SC Software pochwaliło się kolejnymi terenami z dodatku Heart of Russia, tym razem temat dotyczy obszarów przemysłowych. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj kolejna informacja o Heart of Russia i kolejny zbiór, to tym razem 17 zdjęć czy rzutów, które zostały zrobione na terenach nadchodzącego dodatku Heart of Russia. Temat to obszary przemysłowe. Jakiś czas temu został zaprezentowany temat przemysłu związany z żywnością, dzisiaj mamy taki ogólny przemysł i naprawdę wiele ciekawych miejsc, które SC Software tutaj zaprezentowało na tych rzutach. Momentami wygląda to bardzo ciekawie, warto zwrócić uwagę na co niektóre zdjęcia, zwłaszcza te szczegóły, takie jak na przykład te takie typowe starsze drogi, trochę zniszczone, taka typowa Rosja, co prawda pewnie takich normalnych dziur, w które będziemy mogli wjechać, pewnie zabraknie. Jednak wizualnie wygląda to bardzo fajnie, nie tylko jeśli chodzi o drogi, ale też o te wszystkie obiekty, stare jak i nowe. Bo oczywiście na tych terenach znajdziemy tutaj różnego rodzaju prefaby, które już pojawiały się na innych dodatkach, na innych terenach, ale oczywiście znalazły się tutaj też takie nowe, specjalnie zrobione obiekty specjalnie dla tego dodatku. Wiele modeli zostało na nowo zrobionych, też przemodelowanych, no i oczywiście znajdziemy tutaj takie typowe, wiadomo, place, do których standardowo się przyjeżdżało. Znajdziemy tutaj też magazyny i hale, do których możemy nawet wjechać. Takie obiekty już od jakiegoś czasu pojawiają się, czy to w ETS-ie, czy w ATS-ie, jednak oczywiście są dosyć rzadko spotykane, w każdym razie tutaj na pewno takie znajdziemy. No i przede wszystkim najważniejsza według mnie rzecz, jeśli chodzi o te tereny, to przede wszystkim ta szczegółowość. Jest to naprawdę w wysokim poziomie, to trzeba przyznać po tych rzutach. SC Software, jak widać, dba oczywiście o te wszystkie detale, jednak coś mi podpowiada, że dla niektórych będzie to nadal za mało. W każdym razie tereny na zdjęciach prezentują się fajnie, ale do ostatecznej oceny będzie trzeba poczekać do następnego roku, do oficjalnej premiery tego dodatku. W tym czasie można sobie oczywiście dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. A jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!